Witamy wszystkich serdecznie z Atlanty, a konkretnie z futurystycznego Mercedes-Benz Stadium. Ja nazywam się Dariusz Szpakowski, a ze mną na stanowisku komentatorskim jest Jacek Laskowski. Zapraszamy na kolejny mecz w zaciętych rozgrywkach. Jesteśmy na King Power Stadium w Leicester. Kibice już są gotowi, my też. Ja nazywam się Dariusz Szpakowski. Obok mnie na stanowisku dla komentatorów jest Jacek Laskowski. Czeka nas kolejny już mecz w rozgrywkach ligowych Division Rivals. Ewidentnie kroi nam się Callejon niebezpiecznie. Mamy sygnalizację sędziego, że jest spalony. Szkoda, była świetna sytuacja. Przy piłce Rivaldo. Dobrze przeczytał teraz grę. Mogło być groźnie. Neymar. Wykłada piłkę koledze. Ale świetnie zablokował. Krótko rozegrany rożny. Mbappé. No nie, to mu zupełnie nie wyszło. Chciał ładnie zmieścić piłkę przy słupku, czy może nawet w samym okienku, ale kompletnie źle się złożył do strzału. Efekty wszyscy widzieliśmy. Gomez. Cristiano Ronaldo, znany chyba wszystkim napastnik z Portugalii. Czego można oczekiwać po jego Cristiano Ronaldo, ładnie, prostopadłe zagranie. Bardzo ważna interwencja obrony. Jose Callejon. Bardzo dokładnie, wprost za plecy obrońców. Precyzyjnie podał w tempo. I jest gol, proszę Państwa, ależ otwarcie. Mamy pierwszą, jakże ważną bramkę tego spotkania. Spójrzmy jeszcze raz na ten długi rajd. Wydawało się, że ktoś mu tam w końcu przeszkodzi, ale obrońcy zostawili mu dużo miejsca. A klasowy zawodnik takie okazje wykorzystuje. 1-0. Przewaga nie jest bezpieczna. Prostopadłe podanie, uda się je przejąć. Messi przed szansą. Jest! Messi! Doskonale to zrobił, bez dwóch zdań. Drugi gol, mamy 2-0, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. I tak oto tracą piłkę. Neymar. Neymar ma szansę. I piłka w rękach bramkarza. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. Ależ okazja Messiego. Tak, bramka. Piłka w siatce. Niesamowita reakcja.